Zgodzę się, że była lepsza troszkę w pierwszej połowie. Myślę, że w drugiej połowie zrobił się zdecydowanie bardziej otwarty mecz. I tak naprawdę obie drużyny szły cios za cios. Mecz zrobił się otwarty i myślę, że zdecydowanie w pierwszej połowie również powinniśmy wyjść tak na rywala, ponieważ w tym meczu wszystko mogło się wydarzyć. Nie, myślę, że nie. Mieliśmy analizę, to był któryś mecz z kolei, z który gramy z tą drużyną. Wiedzieliśmy doskonale, jak grają. Myślę, że dość bojaźliwie, troszkę mało odważnie wyszliśmy w pierwszej połowie i myślę, że zdecydowanie więcej mogliśmy tu dzisiaj ugrać z tym rywalem. No tak, jak najbardziej. Był to nasz drugi mecz, niestety druga porażka, ale tak jak mówię, potencjał naszego zespołu jest naprawdę duży. Mamy dużo ciekawych nazwisk, które już są ograne w tej ekstralidze. Przed nami jeszcze dużo meczów, w których możemy pokazać, na co nas stać i myślę, że piłka jest cały czas w grze i jeśli zdobędziemy te pierwsze 3 punkty, to w kolejnych meczach będzie na pewno to troszkę łatwiej.